Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich z tej strony Tula i witam Was w The Sims 3 razem z całą naszą rodzinką. I kochani, tak, wracam do Was po krótkiej przerwie u mnie na kanale, która była spowodowana tym, że po prostu w weekend nie mogłam nagrać dla Was filmów. A że ja nagrywam tylko w weekend, no to niestety. I tak, dziękuję za wszystkie życzenia udanych wakacji i tak dalej, ale kochani, to nie były moje wakacje, absolutnie. Ja po prostu, tak jak mówię, no nie miałam jak nagrać tych filmów, nie z mojej winy, bo mówię, byłam cały weekend sama z moją mamą, więc tych obowiązków tak naprawdę miałam dużo więcej niż jak jesteśmy razem z moim mężem, to jest oczywiste. Tak jak mówiłam, mój mały ma ogromne pokłady energii i 5 przy nim spokojnie miałoby co robić, a to dopiero jedna osoba. Wakacje w cudzysłowie będę miała dopiero w drugiej połowie lipca, jak mój mąż dostanie urlop, a to po prostu, wiecie, no nie miałem jak nagrać za tydzień jak każdy inny, kochani, pranie, sprzątanie, gotowanie i zabawy z moimi chłopakami i tak. Także to nie były wakacje, absolutnie nie, wręcz przeciwnie, ale wakacje będą za niedługo, mam nadzieję, że Wy odpoczywacie, że dobrze się bawicie, pogoda jest przepiękna, choć czasami ciut za gorąco, albo burze, także różnie to jest. Tak czy siak, dzisiaj, kochani, Simsy 3, dlatego, że po prostu miałam straszną ochotę w nie pograć. Jakiś czas temu wrzucałam Wam zresztą filmik informacyjny taki o zmianach na kanale, że no nie ma już tego grafiku nie będzie, że będę nagrywała to, na co najbardziej mam ochotę i te filmy różnie będą się pojawiały. Tak jak mówiłam, będę starała się, by pojawiały się z każdej serii, ale no nie zawsze mam czas coś nagrać, nie zawsze mam ochotę w coś pograć, a dzisiaj miałam ogromną ochotę na trójkę, bo chcę zobaczyć, jak nasza mała, śliczna dziewczynka będzie wyglądała. Dzisiaj oczywiście urodzinki. Maja już, słuchajcie, zadzwoniła, by zorganizować imprezę, czyli urodziny naszej Meliski. Zawsze te pierwsze, słuchajcie, robię tak, żeby wiecie, niby rodzina, cała rodzina poznała najmłodszą latorośl, tak? A później już tak robię, tylko wiecie, no, w takim najbliższym gronie rodzinnym. I zaprosiłam jeszcze, słuchajcie, bo tak zapraszam tych gości, patrzę, tam jest szef Marcela. Mówię, a zaproszę, zobaczymy jak wygląda. I patrzę, jakaś najlepsza przyjaciółka Marcela, w ogóle super relacje mają. Nawet nie wiedziałam, słuchajcie, a to jest jego partnerka w pracy, wiecie? Także też ją zaprosiłam i koleżankę Mikołaja, której wy jeszcze nie mieliście okazji poznać, bo Mikołaj właśnie kiedyś u niej był w domu, bo ona go zaprosiła, a ja wtedy po prostu sama grałam. Tu też chyba 2 dni pograłam. I słuchajcie, tak, jeszcze szybciutko jedna rzecz. Tutaj jest miejsce na samochód, dlatego że okazało się, że Marcel w swoim wyposażeniu ma samochód policyjny, słuchajcie. Byłam w szoku, zobaczcie, bo co prawda w tym poprzednim odcinku było, że on coś dostał, własne kluczyki, coś takiego, ale ja myślę, że on tak, wiecie, coś tam do pracy, a nie, że on samochód dostał, nie? No i patrzę, ma samochód, więc to mu postawiłam. Garaż może kiedyś mu tam zbuduję, no na razie no niby mamy te 20 tysięcy, ale to wcale nie jest tak dużo, słuchajcie. Kupiłam też trampolinę, dlatego że jedna osoba poprosiła mnie, bym kupiła tą trampolinę, żeby tak zobaczyć i pokazać, jak tutaj właśnie się skacze. W ogóle zobaczcie, idzie zima. 4 dni. Czy to nie będzie jakiś Halloween tutaj? Kurde, tak teraz się zastanawiam. Ale piękne drzewa, podoba mi się. Tak, tutaj nasza sprzątaczka grabiliście, no. A co? A, w ogóle, słuchajcie, mamy w końcu tego ogrodnika i był już dzisiaj, przyjdzie pewnie jutro, bo chyba o 8 przychodzi i powiem Wam jedną rzecz. Bardzo właśnie dziękuję za linka do tego ogrodnika, to chyba Skyrose, mam nadzieję, że nie pomyliłam. Bardzo Ci, kochana, dziękuję za tego linka. Naprawdę ułatwia życie, bo tutaj w trójce z tymi roślinkami jest strasznie ciężko. Bardzo dużo czasu to zabiera. Jak widzicie, kiedyś posłałam Maję, to cały dzień w ogródku jeszcze razem z Marcelem. Także wiecie, no nic więcej się nie da zrobić. I tak, ja Wam podam ten link, słuchajcie, do opisu, bo pewnie będziecie pytać, więc będzie w opisie. I tylko, że musicie to dać do moc, kochani. I co najlepsze, ja tutaj klikam Majką na telefon, mówię, kurde, nie ma, coś nie działa, mówię, może nie domoc, może coś źle zrobiłam, ale później poczytałam tak dokładnie i tam było napisane, że musi być taki ten zwykły telefon na ścianę i tutaj właśnie na nim jest, widzicie? Call Gardener i tutaj możemy zadzwonić i wtedy mamy ogrodnika, także super, bardzo się cieszę. I jeszcze co zrobiłam, słuchajcie, jeszcze coś kupiłam, ale co ja kupiłam? Jezus Maria, nie pamiętam. A!
tutaj. Kupiłam stół do alchemii dla Mikołaja, dlatego że stwierdziłam, że będzie on jednak czarodziejem. Tak. Będzie sobie tutaj ćwiczył, będzie, wiecie, wynajdywał różne eliksiry. Zawsze mam problem z tym słowem, wybaczcie. Tak. I być może sobie sam taki stworzy, a jak nie, no to może gdzieś uda nam się kupić, ale tak stwierdziłam, że jednak będzie czarodziejem, nie wróżkiem. A mylisko oczywiście z ręką, tak jak wam mówiłam, a kolejne dziecko, no to wtedy może wróżkiem czy wróżką, obojętnie. I chyba to tyle, słuchajcie. Chyba tak. Także dobra. Ja już tutaj włączę. A, i jeszcze mi napisaliście, czekajcie, jeszcze szybciutko. No nie! Maja, no kobieto, no. Dałam ci, żebyś pomalowała, no ale bez przesady, no. Włóż ją do końca. Czemu ty ją zostawiłaś? Włóż ją do końca. No, tak. Że właśnie z tą lalką, nie? Że ona sama chodzi, że to jest specjalna lalka, tak? I że Mariska będzie się z nią później bawić, także super, fajnie. Ale szkoda, że Mikołaj takiej nie dostał. To chyba nie jest tak, że wiecie, każde dziecko, prawda? Bo chyba Łasi też tylko jedna, czy ta druga też dostała, nie wiem, bo ja tak nie bardzo oglądam, ale coś mi się wydaje, że chyba też nie wszystkie te dzieciaki. Dobra, Maja, tak, Maja torcik zrobiła, więc chodź jeszcze sekundę tutaj, pomaluj chwilę. Chłopaki zaraz wrócą. Tak, Marcel, Mikołaj też. Aha, i napisaliście mi też właśnie z tym wieczorkiem herbacianym, że ja po prostu klikam tak jak teraz, nie? Że Mikołaj jest na przykład w szkole, że nie jest w domu i dlatego mi to nie działa, a w domu normalnie działa, bo tak już klikałam jakby w domu i działa, także jakoś tak nie wiem, no klikałam i nie zwróciłam na to uwagi, że ja klikam jak jego nie ma w domu, tak. Także dobrze, zaraz urodziny nasze myszki. Są strasznie ciekawe, jak będzie wyglądała, po prostu mówię wam. I od razu mówię, że będzie blondyneczką. Nawet jeżeli pokaże się jako, nie wiem, brunetka, ruda, obojętnie, będzie blondynką, bo ja bardzo chcę, by była blondynką po prostu po majce, tak? Także tak, od razu mówię, że będzie blondynką. O, wrócił Marcel. Czekajcie, spójrzmy. Jedzie samochodem? Jedzie. Mikołaj. Mikołaj świetnie się sprawuje w szkole. Udało mu się dostać do grupy najlepszych. Zobaczcie, no gratuluję, kochanie. Pięknie. Super. Zobaczymy, jak to podjedzie. Zobaczycie nowy... Co to jest? Tak. Wydział operacyjny przewiduje dla Sima Marcel Serducho wielkie sprawy i chce mu znaleźć godne zajęcie. Marcel ma awans chyba, co? I może teraz wybrać sobie ten. Karierę. Wszystkie typy z wywiadu pragną, aby Sim Marcel dołączył do nich jako agent specjalny. Wydział śledczy także chce włączyć Sima Marcela do zespołu. Musi doskonalić swoje myślenie logiczne i rozwijać umiejętności malowania, aby lepiej ilustrować miejsca zbrodni. Kim zatem będzie agentem specjalnym czy śledczym analitykiem? Ja bym chyba chciała agenta specjalnego, wiecie? Taki super bohater, wiecie, tata. No, bierzemy agenta specjalnego. No. Zdobył awans w pracy, zawsze będzie pamiętać. No i super. O, czekajcie, bo poczytamy. Zdobył awans na stanowisko oficer obyczajówki, a także premię w wysokości 1320. Najbardziej poszukiwani przestępcy mają kogo się lękać. Ciebie z pewnością w końcu czeka ich więzienie. Jako członek elitarnego oddziału agentów musisz pracować nad swoją kondycją i doskonalić wszelkie zdobyte do tej pory umiejętności. To od ciebie zależy, czy przestępcy będą się lękali twojego oddziału. Super. Gratuluję. I powiem wam, że bardzo dobrze mu idzie w tej karierze, prawda? Ciągle mam jakieś awanse i w ogóle super. Cieszę się. Ty jesteś głodna, ale to zjemy torcik. A, moje kotki. Jak tam moje kotki? No całkiem okej. Powiem wam, jak tutaj grałam, tak chyba 2 dni. Szukałam tego, kurczę, jednorożca i powiem wam, że go, kurczę, nigdzie nie było. Kurczę, kurczę. No. Podra. Ty możesz użyć, ty możesz sobie zjeść. No tobie dałam. Dobra, Marce. O, goście przyszli! Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ale to kto to jest? Trista. Kto to jest? Ja nie kojarzę tej babki. Marcel jej nie zna. To jest właśnie jego szef, z którym ma kiepskie relacje, dlatego go wzięłam. I tutaj jest ta jego, zaraz wam pokażę. O, zobaczcie, jakie ma relacje. To jest jego partnerka w pracy, także wzięłam. Ej, co to za laska? Trista, ale kto to jest? Słuchajcie, my jej w ogóle nie znamy. Z kim ty przyszłaś, kobieto? Ale przyniosła nam ciasto. Także okej. No chodźcie.
To wiecie co? Zróbmy tak, o. O, pokażę wam, to jest ta partnerka. Spójrzmy, jak ona wygląda, bo ja też tak nie widziałam z bliska. Ładna jakaś, czy coś? No. No, ale do Majki to się nie umywa, prawda? Więc myślę, że możemy być spokojni. Śmieję się, wiecie. Tu siostra przyszła. O, babce idzie. Tak, w końcu byłam u nich, słuchajcie, i... Nie. Chodź tutaj, Marcel. Uuuu. Czy wy to widzicie? Przyjazne. Pochwal. Pogadaj z nim chwilę, podlisz się. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tak. Przede wszystkim nie ma co czekać. Idziemy po naszą... Maja sobie poszła malować. No bo co? Dała mi zwykłe stroje. Chodź, ja wiem, że ona śpi, ale to nic. Weź ją na ręce. Bo wiecie, jak to z tymi urodzinami, ślubami i tak dalej. Wiecznie są problemy. Więc zdmuchnij świeczki. Meliska. Dokładnie. Co to może schowam? Dobra. Ty, mój drogi, chodź też tutaj bliżej. Ale właśnie, gdzie ta twoja koleżanka? Przyszła? Bym wam pokazała. Nie widzę. Dziadki przyszły. Chodźcie. Jezu, przepraszam. Co? Zaklinowaliście się gdzieś tutaj? Co tu się dzieje? No, Marcel, gadaj jeszcze z nim. Romantyczne. Poplotkuj chwilę. Majeczko, idziesz. Mikołaj? A, bo ty, Mikołaj, dopiero idziesz do domu. No dobra. Przybywajcie wszyscy! Tak, dokładnie. Właśnie, słuchajcie, wyłączyłam... O, widzicie? Patrzcie, co się dzieje przez te buty. Nie da rady. O, coś im nie poszło. Dobra, miesza z tym. Wszystko przez te wstrętne buty. No. Czekajcie, bo ja muszę na chwilę zatrzymać. Tak, żeby ładnie było widać. Znowu w tym samym miejscu, nie? Zawsze im tutaj robię zdjęcia, no ale... co zrobić? Tutaj jest najlepiej. No. Jezus. Co to jest? To? Wow, patrzcie. To są jej włosy, czy co? Przepraszam. Ale jazda. Marcel tutaj. Czekajcie. Nie, bo tak to nie będzie widać. Dobra, zobaczymy. Jezu, z tymi włosami, nie? Masakra. Zobaczcie, no nie. Dobrze, robimy jak najszybciej te urodziny, bo... masakra. Ale chyba będzie miała czarne włosy, z tego co widzę. Jezu, kto tu gdzieś gra? Gdzie, kto tu ma perku... Wow, patrzcie, jaką mamy imprezę. Dobrze, upłynęło trochę czasu i Melissa jest już małym dzieckiem. Nadal potrzebuje mnóstwa opieki, ale teraz może także uczyć się podstawowych umiejętności Simów, takich jak chodzenie i umówienie. To, czego nauczy się w tym wieku, zadecyduje o jej późniejszym rozwoju. Pokaż się, kochanie! Czarna! Wiedziała mi te wstrętne buciory! Ach, nie da się tego usunąć. Już mi tam podsyłaliście różne linki, nazwy. Kochani, ja to znalazłam. Ja znalazłam te buty. Usunęłam, odinstalowałam, wiecie, z tego programu do startu. Usunęłam, wiecie, z moich dokumentów i wszystko jest tak samo. Ale jedna osoba napisała mi, że musiałabym odinstalować albo jakiegoś sima, z którym te buty jakby się pobrały, albo gdzieś jakiś dom czy coś, gdzie to było. Tylko właśnie rzecz w tym, że ja nie wiem, gdzie to było. I tak mi się wydaje, że tak może być. Tylko, że teraz to znaleźć, to... Wiecie, bo to się jakby zapisało albo z jakimś simem, albo z jakimś domem, nie wiem. Jezus, czy ty masz zeza? Czekajcie, bo ja muszę ją zobaczyć. Ona ma zeza. Oh, Meliska. Nie no, może to tylko tak wyszło, co? Jak myślicie? Zaraz zobaczymy. Dobra, zawołaj na posiłek wszyscy. Przytul siostrę. Dobra, niech oni wezmą te torty, ale no, ten szef, to on ma w kieszeni... O, to jest ta jego koleżanka, zobaczcie.
I to jest nasza sąsiadka. Tam jest czwórka chyba dzieci, wszyscy tacy blondyni. Oni tacy byli, ja ich nie robiłam, wiecie? Znaczy zmieniałam im tylko stroje, nie? Na pewno się do niej wybierzemy. Czwórka chyba dzieci. I wszyscy takie mają włosy. Nie, o, idzie odrabiać lekcję, proszę. Ten jeszcze. Bierzecie Marcel, wcina, widzę, super. Tak, to ciągle się klinują, nie wiem w ogóle o co chodzi. Dziecko, zostawiłaś tutaj chyba... Oni są zombiakiem? Tim jest zombiakiem! Co tu się stało? Kto ich pogryzł? O, fuck! O, babcia ją wzięła, zobaczcie! Ej, co tutaj się stało? Nasz dziadek jest zombiakiem! Jezu, trzeba go od ten... uleczyć! Oh my god! Nie, dobra. Marcel, dobrze, spokojnie. Co ty robisz? Weź kawałek, dobra. Maja, weź kawałek. A ja zaraz zmienię naszą Melisę, bo... jak zwykle... nie wiadomo o co chodzi. No nie mogę, nasz dziadek stał się zombiakiem! Oh my god. Ty go użarłeś, a w ogóle dlaczego ty jesteś zombiakiem? Masakra. Dziadku. To nic, naprawimy cię. Nic się o to nie martw. Marcel, idziesz spać? Dobrze. Marcel, niech idzie spać. Kończmy tą imprezę, bo to jest jakaś masakra. A w sumie Mikołaj, ty... dobrze, przytul siostrę, możesz się pobawić z tą swoją koleżanką. O, odrabiasz lekcję. O, możecie razem odrobić. Tylko jak... oni tam u niej jakoś odrabiali. O! Właśnie, odrabiacie sobie razem lekcje. Idzie ta mama w tych butach. Już cię zmienię, kochanie, już. Maja... Maja, ty dalej nie wzięłaś. Weź kawałek. Aha, jesz, dobra. Gdzie ty jesteś? O, Nie, dobra, ja już ją zmieniam. Niech ona... Boże, ile tych zombiaków. Ale przecież ja wyłączałam te zombiaki, słuchajcie. Jak to się stało? Włączałam w den albo i nie. Może i zapomniałam o tym, co tutaj się dzieje. Dobra, chwila. Maja. Dobra, później tutaj. Użyjesz sobie łazienki, możesz to kontynuować. Ale osobistości wyłączałam przecież. Ej, czekajcie chwilę, bo ja muszę zajrzeć, bo coś mi tu nie pasuje. Dobra, nie miałam jednak, kurde, tych zombiaków wyłączonych. Kurczę. I teraz nasz dziadek jest zombiakiem. Nie. Bez sensu. Gdzie ta twoja koleżanka, Mikołaj? Zostaw mojego kuraka. Świetna impreza. Idźcie wszyscy. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Idźcie sobie stąd. Nie chcę tego. Ja nie wiem, przecież mam to wyłączone. Dobra, Maja ma. Ciebie zaraz nakarmię, kochanie. Ty odrobisz, wiesz co? Właśnie, pokażę wam ten wieczorek z tą laleczką. O, wieczorek herbaciany, Maja, popsułaś. To zostaw. Nie popsuła. Już idę do ciebie, kochanie. Jesteś głodna. Dobra, chodź, Maja. Nakarmię na podłodze. Niech oni mi stąd idą. O, siostra tu tańczy, no ale widzisz, brat śpi. Dziadku, o, proszę. A tu jest ta mała. Przyjazny. Czy idziesz już do domku? Zresztą wiesz co, 21, ale ona tu siedzi i się bawi. A tu możecie się razem pobawić? Nie. Ale tu chyba możecie razem się pochuśtać. Idźcie mi z tego mojego placu zabaw.
O, huśtajś z Irenką, proszę bardzo. Maja, ty miałaś dać jej jeść! Nie mogę. Gdzie to moje biedne dziecko? Dałaś jej jeść? Dałaś, no ale i tyle, tak? Dobra, idźcie wszyscy stąd. Wyłącz, jak zawsze. Nie robię więcej imprez, słuchajcie, bo to jest jakaś masakra. A jak coś to... Babcia znowu gra, zobaczcie. Babcia jest zarąbista po prostu. Babcia jest mega, lubię ją. Kto mi się tu huśta? Jeszcze bym chciała zobaczyć, jak oni tutaj się huśtają. Gdzie ty jesteś? Idziesz dopiero. Dobra, chodź Maja z nią tutaj na górę. No, ucz ją korzystania z toalety. I tak musi się wysusiać. Dobra. Pokaż. Idziesz? Ej, słuchaj, jeszcze muszę to zobaczyć. Ej, a gdzie ona jest, ta mała? Ona już chyba poszła. No widzisz, Mikołaj. Ona już chyba poszła. Nie pochuśtasz się. No. Dobra, zostaw to. Pokażę wam szybko tutaj jeszcze to skakanie. Maja? Sika? Sika. Dobra, słuchajcie, także ja ją teraz sobie szybciutko zmienię. I zaraz wam ją pokażę jeszcze w kasie i zaraz do was wrócę. Więc dobrze, kochani, tak wygląda nasza Meliska, zobaczcie. No czarne ma włoski, ale no ja chcę mieć blondynkę, słuchajcie, no. Ja chcę, żeby była po Majeczce. Mikołaj po Marcelu, chociaż jest chyba do Marcela podobna, nie? Zobaczcie. No, taka wiecie, no. Ale to nic, będziesz śliczna. Tak, także tak wygląda te wstrętne buty, po prostu nie mogę na nie patrzeć. Słuchajcie, już ja muszę je zdjąć, bo to jest jakiś koszmar. Dobra, załóż cokolwiek innego. O, no po prostu, o niebo lepiej, zobaczcie. Dobrze, także ja ją teraz szybciutko zmienię i zaraz do was wrócę. Dobrze, kochani, ja już jestem, trochę się pobawiłam, bo ona jest taka słodka i urocza i dużo różowego, wybaczcie mi, ale no kurczę, ona jest taka piękna, przesłodka, różowa. No, musiała być. No, ma jakieś tam różne dodatki, ale przewaga różowego jest. Tak, bo tak marzyłam właśnie o takiej malutkiej simeczce różowej. Różowej oczywiście, wiecie, jeśli chodzi o ubrania. Także ma 3? Mi się wydaje, że 4 dawałam. No nic, także to jest pierwsza sukieneczka. Będę ją przebierać, bo wiecie, lubię przebierać simów. Prześliczna, zobaczcie, z żółtą koszulką, w kwiatuszki, do tego ma takie ładne podkolanówki, sandałeczki. Przecudowna po prostu. Aha, no i dałam jej, słuchajcie, takie włosy, dlatego że ma trochę za długą tą kitkę, mogłaby być krótsza. Ale mam piękne włosy, takie wiecie, długie, ale stwierdziłam, że przy takim małym dziecku ona i tak już ma za długie te włosy, to taka wielka burza włosów naokoło, no to nie pasuje. No jak będzie większa, wtedy jej zmienię fryzurę, a na razie dałam taką, mogłaby być trochę krótsza ta kitka, no bo nagle, wiecie, urosły jej takie włosy, no ale to są Simsy, musimy przymknąć na to oko. Myślę, że wygląda prześlicznie. I tak, to jest pierwsza sukieneczka. Tutaj. Co jej dam? Bo powiem wam, że tak grzebałam z tymi strojami, że nie pamiętam. Tak, tutaj ma taką jakby bluzę ze spodenkami w takie piękne kwiatuszki, do tego ma takie adidaski. Myślałam o tym po prostu, że wiecie, jest koniec jesień, idzie zima, więc nie będę jej ubierać jakoś na ramionczka, Bóg wie jak. Chciałabym tutaj dać rajtuski, ale się nie da. Ale ma coś takiego, bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba. Też nie chciałam, wiecie, samych sukienek po prostu. I to jest właśnie trzeci strój, który jest przepiękny. To już właśnie pod kątem zimy. Tam jest jakaś taka dziewczynka w czapce. Zaraz zimę będziemy mieć. Do tego ma dżinsy, zobaczcie, z takimi serduszkami na kolanach. I takie piękne butki. Ja tutaj po prostu kolory pozmieniałam. No, przeuroczo wygląda, zobaczcie. Śliczna jest. I tu jeszcze dawałam jedną sukieneczkę. Nie wiem, dlaczego mi się to nie zapisało. Kurczę. Czy mi się to zapisało, może wiecie co, w tym... W oficjalnych, bo ja chciałam, żeby ona tutaj miała jeszcze jedną sukieneczkę. Zaraz wam powiem, którą. Tom. Tom. Dlatego, że ona jest, zobaczcie, jest tak urocza, jest tak piękna, a my tutaj mamy takie wiejskie klimaty i tak mi do niej pasuje, że no, mówię, no nie, no musi mieć po prostu. Także nie wiem właśnie, czy ja czasami, wiecie co, nie dałam jej do oficjalnego tej drugiej. Coś mi się tak wydaje. No ale to nic. Szybko to naprawię.
Także... Przy was zrobię. Moje zabawy, słuchajcie, z zmianą kolorów. Szkoda, że nie ma tego w czwórce, no ale cóż, no. I okej. I wygląda pięknie. No. Dobra. Tak, także tak wygląda, zobaczcie, no przepiękna jest ta sukienka, teraz jak siedzi, to tak widzicie, nie? No ale ona niedługo będzie chodzić, więc no słodka jest, po prostu jest przeurocza i tak pasuje tutaj właśnie do takiego wiejskiego klimatu, że musiałam jej dać. No i teraz właśnie oficjalny, a nie, to gdzieś mi się nie zapisało, słuchajcie, w oficjalnym ma jeden, ale ma taką piękną sukienkę, zobaczcie, w takie piękne różyczki, do tego ma takie sandałeczki, no pięknie wygląda, po prostu, no... Zresztą takie dzieciaki, no zobaczcie, no czy ona nie jest urocza, wiem, znowu się zachwycam, ale no, tak już mam. Tak, i do snu. Do snu ma po prostu takie śpiochy, które są najlepsze dla takich małych dzieciaków, tylko po prostu pozmieniałam kolory. Ślicznie wygląda, a drugi co jej dałam? A drugi ma coś takiego, z takim potworkiem, po prostu koszulkę i takie wegeterki i tak. W ogóle tutaj są takie fajne, zobaczcie, jakby mogły być do pływania, prawda? Widzicie? A jak wejdziemy właśnie w kostiumy, nie ma kompletnie nic. To jest na górę, zobaczcie. To jest na dół. No i tyle. I nic więcej nie ma. Także po prostu ma spodenki. No i teraz ubranie wejściowe. Ma coś takiego, zobaczcie. Też już pod kątem zimy ją ubierałam. Ma takie piękne kozaczki. Jeansy też, tylko z czerwonym serduszkiem i taką kurteczkę. Przepięknie wygląda. Mnie się bardzo podoba, jestem zauroczona nią. Dobra, wychodzę stąd. Dobra, no to jesteśmy. No, teraz wyglądasz pięknie, zobacz, no. Milion razy lepiej, jaka jest piękna. Ma takie jaśniejsze włosy, bo on ma takie trochę żółte, nie? No ale... Mikołaj, nie, chodź. Do czego znowu dzwoni? Świetna impreza. Chodź, pokażemy ten wieczorek. Znaczy, pokażemy, ja też jeszcze nie widziałam. Ty dalej śpisz? Tak. Maja, czy to znowu u ciebie? Nie. Dobra, pokaż. Dobra, Maja, weź ją jeszcze. Oj. Wyściskaj. Podrzucaj. A czemu jej nie wyścisz? Co się dzieje znowu? Ej, co z nią jest? No nie wierzę. Chodź tutaj. Mała. O. Proszę. Proszę. Ej, czekajcie, zobaczymy. Ale dałam temu, żeby... Zobaczymy, jak ona się... Co ty go tuczesz? Ej, czekajcie, zobaczymy, jak ona się z tym bawi. Ej, fajna jest ta lalka. Mi się podoba. Mówicie, że jest creepy, ale ona jest taka fajna, no patrzcie. Czemu ty go tak gnieciesz? Chyba Mikołaj przyszedł, co? O, ej, no zobaczcie, czy to nie jest piękne. No po prostu piękne. Masakra. Piękne jest. Ech, Mikołaj poszedł spać? Dobra, wiecie co, niech on idzie spać, bo on jest, patrzcie, jaki padnięty. No a ty, kochanie, czekajcie, co ona z tym jeszcze ma? Zobaczymy, jutro zobaczymy. Daj zabawce nowe imię. Nie, niech jest chłopak, baw się. A śpiewaj, jak wygląda śpiewanie? Czekajcie, zobaczymy. Coś ty z nim zrobiła. Dobra. O Boże, jestem zakochana w tym... No zobaczcie. Urocze. Po prostu urocze. Ale dobra, dosyć tej zabawy. Ty, moja droga, wstawaj. Co to mi się tu... Włóż ją do końca, bo ona też jest zmęczona. Jesteś słodka. No. Piękna. Fajnie to robią. No dobra, koniec z tym, koniec. Wiem, zachwycam się i... No. Zostaw! Nie chcę zostawić. Będziesz się bawić, nie bój się. Jezus Maria. O, for
no. Zawsze mam schizę, że to mój Emil, nie? Mimo, że go nie ma. Jest dzieci krzyczą tam. No, położyłam do spania, a... Jezus Maria. I ty też do spania, chodź. Albo wiesz co? Weź jeszcze to posprzątaj. No już pójdziesz też, czekajcie. Marcel śpi. Niech on jeszcze śpi. Boże, moje koty. O, kotki pięknie się same ogarnęły w końcu. Chociaż raz. Wiesz co, możesz sobie trochę podrapać jeszcze? A Jarni? No Jarni, chodź. Właściwie użyj sobie tego. I też podrap. Jezu, musimy naprawić dziadka. O, całkiem polubiła zabawkę o imieniu Chopek. Melissa stardowo powinna umacniać związek z zabawką na Chopek, skoro jej się podoba. No, będziemy. Dobra, kochana, idź spać, tak. Gdzie tu coś? Myślałam, że tu gdzieś woda leci, a to chyba tam w ogródku, nie? No i dobrze, kochani, wszyscy śpią, także ja widzę się z wami rano. Dobrze, kochani, ja już jestem. Marcel właściwie zaraz wstanie. Weź sobie kawałek w sumie. I pokazało mi się, że, kochani, dziś jest dzień grozy. Pora to uczcić, odwiedź festiwal jesieni albo weź jakieś słodycze. Nie zapomnij, to ostatni dzień na psikusy lub przesmaki. Mega! Super, ale się cieszę, tak czułam. W ogóle, słuchajcie, zombiaki włożą mi do ogródka. I nie wiem, co mam z tym zrobić, dlatego że ja to miałam zablokowane, ale ja musiałam odblokować, żeby ten ogrodnik mi wszedł. No i teraz nie wiem, co mam z tym zrobić, bo zablokować nie mogę, a nie mogę ustalić, żeby ten ogrodnik, żebym go mogła tutaj wpuszczać, bo jest tylko nasza rodzina. Więc ja nie wiem, jak to zrobić, kurde. No wyłączyłam te, wiecie, tą pełnię te zombiaki, ale to mi jakoś nie działa. No nie wiem, może jak jeszcze później raz włączę grę, może wtedy będzie działało, zobaczymy. Ale na razie nie działa. Także czekam, aż wszyscy się wyśpią do końca. Meliska może zrobi placek dyniowy. No, byłoby fajnie. A ty, kochanie, śpisz? Śpisz. O, Jezu, jak ona jest piękna, śliczna jest. Wszyscy są piękni tak naprawdę. O, nawet świnka nasza śpi. Dobra, Marcel idzie. Jak tam, kocury? No. Ty jesteś głodny. Co ty idziesz? Umyć się? Co, tak sam siebie? To umyj się, jak chciałeś, no co? A później możesz sobie zjeść i możesz trochę popolować, mój drogi. A ty? Ty później możesz użyć i też możesz trochę popolować. Dobra. Maja, ty wstałaś? Kto mi tu gada gdzieś? Deszcz pada, trochę szkoda. Co ty jesz? Aha, dobra. O Jezu, to już jest niedobre? No nie wiem. Majeczko, ty jak wstaniesz, podasz placek dyniowy. W końcu taka pora, że placek dyniowy jak najbardziej... Ale no szkoda, że pada, bo ja bym chciała iść na ten festyn. Pójdziemy na pewno. I ten, po cukierki i oni tutaj, mają, czekajcie, co ty tu masz? Wybrać się na festiwal? Biesiady robić nie będziemy. Nie, nie, nie. Pójdź na spacer z wózkiem. No weźmiemy. Ty, biesiady nie. Właśnie tu mu dałam, bo on tam pszczoły, wiecie, ogarnia i... O, bo inaczej, czekajcie. Kurde, no dobra, zrobię tak. A ty? Biesiada, nie? O Jezus. Ej, no chciałam ci to... Chwila. Nie, ja chcę to, o. Dobra, a no ty nie masz. Dobrze, ty jesteś najedzony, więc tak, ty mój drogi, użyj sobie łazienki. Maja zrobi ten placek. Ty mój drogi, możesz sobie coś zjeść na śniadanie. Czekaj. No albo dobra. Zjedz i zobaczymy jeszcze ten, z tą lalką, jak on się bawi. Okej. Okay. Maja, ty robisz ten placek? Co się z tobą dzieje? No, coś w lodówce śmierdzi, będzie trzeba to wyczyścić. Czy ty jesteś chory? Ej, jakby kaszle, nie? Dobrze, wypoczynek.
No nie wiem, wydawało mi się, że kaśle. Śpisz jeszcze? Śpisz? No to śpisz sobie. 9, dobra. Możecie się razem pobawić. O, jaki ty jesteś grzeczny. Dobra, chodź też tutaj. Użyj sobie łazienki. Marcel, ty nie masz co robić? Nie masz co robić. Zaraz będziesz ogarniał Melisę. O, idzie nasz ogrodnik. Zaraz wam pokażę. Chodź tutaj. Klikam na kurinka, to barabara, nie? Nakarm, możesz się chwilę z nimi pobawić. I zobaczmy jeszcze tutaj. Nakarm i zbierz. A tutaj coś mamy? Dobra. Ty, mój drogi, jak się umyjesz, to urządzisz ten wieczorek. O, już wstaję. No dobra, to Maja do ciebie przyjdzie w takim razie. Zaraz. A co ty? Czemu ty się tak ubrałeś? Że do szkoły, ale wy macie wolne, no. Ej! Nie, to poczekaj. Użyj łazienki. I dopiero. Czekajcie. Dobrze, kochani, wybaczcie, już jestem. Oczywiście zawsze jak ja nagrywam, to ktoś się do mnie dobija. Dobra, to ty bierz ten prysznic i zobaczymy tego naszego chłopka i ten wieczorek herbaciany. Dokładnie, Maja. Co ty, Maja, robisz? A jeszcze ten placek. Czemu ty ciągle nad tym, nie wiem, sama zrobiłaś piękny dyniowy placek i tutaj coś się krztusisz nad nim. Dobrze, Marcel jest tam w ulu. Majeczka zje i też byś mogła sobie tutaj szybciutko użyć tej łazienki. Która to jest godzina? 10. Dobra, Mikołaj, chodź, zobaczymy. Już, kochanie, mama przyjdzie. Co tam jest tak brudno, czy co? Co to było? Jakiś taki dźwięk? Ori, coś złapała. Dobra. Może Marcel? Dobra, ty tu, bo chcę też, żeby Maja była w miarę ogarnięta, żebyśmy mogli iść. Mikołaj, serducho zaczyna czuć się chory! O kurcze, i co teraz? Marcela pogryzły pszczoły. Masakra. O, idzie sprzątaczka. Umyj nam prysznic, bo jest brudny. Czekajcie, bo ja chcę to zobaczyć. Znowu to proroku, więc odkurz ten stary kostium i przyjdź tutaj. Gloria Kopytko urządza szaloną maskaradę. Kurde, a ja chciałam iść na ten. Nie no, kurde, babcia zaprasza. To musielibyśmy pójść, co? Pójdziemy, no. Może nam się uda jeszcze pójść na ten festyn, a jak nie, no to pójdziemy w kolejnym odcinku. Maja, co ty robisz? Czekajcie, bo to chcę zobaczyć. Idzie ktoś tam do tej... Chodź tu, bo zaraz idziemy. No i co z wami? Musi trochę poczekać, zanim się pobawi. Oj, to wypij sobie soczek. Bo nic z tego nie będzie, słuchajcie. Mów do pluszaka. Aha, to jest na takiej zasadzie. Kto tu znowu dzwoni? Dobra, chwila, bo ja muszę zobaczyć pęcherz, okej. Okay. Ucz korzystania z toalety. No już. Idziemy wszyscy. Co się stało? Ori jest teraz ekspertem od oszizu stwarzą. Nagrodę Ori serducho zawsze będzie z powodzeniem łapać węże, szczurki i żółwie. O! No to pięknie. Wiecie co? Ja to zrobię inaczej.
Gdzie te nasze dziadki mieszkają? Tutaj. Chwila, Majeczka, zrobimy tak. Weź udział w przyjęciu. Tak, tak i tak. I okej. Okay. I idziemy wszyscy zobaczyć, jak ta maskarada u tych dziadków wygląda. Kto weźmie Meliskę? Mam nadzieję, Marcel, że ją zabierzesz, no. Maja idzie... Kurde, co z tym Mikołajem? Bo przecież tutaj ja sobie nie kupię jakiegoś, wiecie, lekarstwa czy coś w tym stylu. O, ty chcesz prosić o ten. To wezmę ci to. Może ktoś tam będzie, będziemy mogli poprosić. Kurczę, Marcel, mógłbyś wziąć samochód, byśmy wszyscy pojechali. To chyba można do szpitala jakąś szczepionkę kupić, nie? Może zobaczymy. A tak to, no to nie wiem, kurde, no chyba on po prostu musi tam odpoczywać, coś takiego, nie? Tutaj nie kupię sobie jak w czwórce przez... o, idą do samochodu. Maja, ty prowadzisz? Wow, zobaczcie. Nie kupię sobie lekarstwa przez komputer, o to mi chodzi. Ej, ale byś ją przebrał, Marcel. No dobra, Maja jedzie. Maja, ja nie wiedziałam, że ty masz prawo jazdy, moja droga. No proszę. Żona porucznika. Jezu, przejechałaś, Maja, dziecko! Matko święta, kobieto! No ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. Leje jak nie wiem. Ty masz parasol, a Marcel nie ma parasola? No, idziemy. Czekaj, czy się przebiorą w coś? I kogo my tutaj mamy w ogóle? Dobra. O. Nasz konik. Kto to? Osobistość. A to? Paparazzi. Wow, jakie kostiumy, zobaczcie. A co wy, przepraszam, na jakiejś randce jesteście? Chodź tu, Marcel, chodź. Podejdź tutaj. No właśnie, odłóż ją. A gdzie ją chcesz? Przebierasz się w kostium? Dobra, czekajcie chwilę, bo muszę tu ogarnąć. Maja, w co... Marcel, w co ty się ubrałeś? Włóż ją do końca może na chwilę. Bo tutaj teraz nie ogarnę tego wszystkiego. Mikołaj? Dobra, czekajcie, czy on by mógł kogoś tak poprosić od tego cukierka? Czekajcie, gdzie jest babcia, dziadek? Ktoś znajomy? Kto to jest? Tim! To jest nasz dziadek. No to przywitaj się, chodź. Zobaczymy. Ty miałeś ją odłożyć. Włóż ją do końca. O nie, ona ma jeszcze ten. Ten skin. Czekajcie, ja go szybciutko zmienię, wiecie? No bo jak ona będzie taka... Marcel, jak wygląda, zobaczcie. Super. Dobra. I już. No, od razu lepiej wyglądasz, moja droga. Babcia, zobaczcie! Babcia, jaka laska, normalnie. Maja, zostaw to. A czy ty byś mogła coś tu ugotować? Podaj deser. Podaj placek dyniowy. Jezu, ktoś tu coś popsuł. Jezus, ile tu ludzi. Co się dzieje? Jaki ma fajny kostium, zobaczcie w ogóle. Ale tak, trochę nie pasuje, bo to od czego innego, to od czego innego. A może babcie? Przywitaj się. Maja? Blokują ci tu chyba wszyscy. Czekajcie, zobaczę ją. Co się dzieje? Czemu ją wyjmujesz? Bawisz się z nią. Zmień pieluszkę na ramę w sumie. Może ją nakarm? Gratulacje, Mikołaj, mam wystarczająco wysoki poznał się osobiście, żeby dostać się do środka ze specjalnego kopytko. O! Jezus, co tutaj się dzieje? Nie chcę! Przecież ja to wyłączyłam! Co się z tym dzieje, słuchajcie? Dobra, pokaż, Mikołaj. Stój, bo ja chcę zobaczyć, czy ja muszę iść do domu. Czekajcie, coś muszę mu sprawdzić. Gdzie tu mamy jakichś jeszcze sąsiadów, słuchajcie, żeby ktoś był w domu? Tutaj.
Ale nie ma, jest odwiedź. No nie wiem. Maja! Miałeś podać plecak dyniowy. Marcel, aha, tu jest, no dobra. Chodź pogadaj z mamą może. Pochwal dom. A ty możesz coś z tym? Z psiurem? Możesz. Szkoda. O, baw się w akuku. I przytul. Majka zachowuje się niewłaściwie. Babcia, no Majka chciała... Chciała ciasto podać. Boże, jak ona wygląda, co... Nie wytrzymam, Maja. No, chciałam to... No nie wiem. Jak tam bawicie się? O, zobaczcie, jakie to fajne! Ja chciałam być miła i chciałam ciasto zrobić. No to nie. Dobra, czekajcie. Nie chcą nas to nie. No widzicie, widzicie. To jest trochę niefajne tutaj, nie? Że kurde, tak nie można u kogoś. Ja chciałam zobaczyć, wiecie co, z Mikołajem ten szpital. Szpital. O! Weź zastrzyk. A ty? Czekajcie, bo to był ten sklep. Kurde, albo dobra, to już zrobię, bo chodziło mi o tego dziadka zombie, nie? Żeby go wyleczyć, ale to może... Czekajcie, tu mam jeden. I, a tu jest taki ten główny w mieście. Sympatią. A... A... Ameliska? Kurczę no. Widzisz, Maja... Maja! Czekaj, co będzie z Melisą. Czy ktoś może wziąć Melisę? Idzie sobie. Ojejku, ty na rowerku jedziesz, kochanie. A Melisa? No dobra, no to wezwij opiekunkę. Pójdę na chwilę z nimi, a później dam tam jeszcze do nich Mikołaja, jak wróci z tego szpitala. Kurczę, no. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Dobra. Stój, gdzie ty Melisa tak... Co to jest? Użyj, dobra. Czekajcie, tak się rozejrzymy. Tu jest budka, czy coś tu... Jest ten... Ten dom... O, tu pójdziemy, super. Ej, ale fajnie to zrobili, zobaczcie, mega. A coś, tu chyba się dało, z, takie coś było z dyniami, nie? Czekajcie, kurde, powiem, że tak dobrze nie pamiętam. Ale to w ogóle fajnie jest, powiem wam. Wszędzie te dynie, zobaczcie, super. O, a tutaj? Co tutaj jest? Aha, tu możemy sobie kupić jakieś pewnie też ciasto. Tu ktoś występuje? Ktoś tu siedzi, ale hmm. Wow. Ale jazda. Zróbcie sobie kartkę z Majką. Tego możecie użyć. Czekajcie, jak tam Mikołaj. Mikołaj jeszcze jedzie biedny. Jezu, jak moje koty w ogóle. Ori! Czekajcie, ja muszę tu do niej wejść, bo widzę, że ona sama nie potrafi. Tak, pisaliście mi, że powinnam chwalić kotki tam za wszystko i wiecie, właśnie, kto tu jest z moją córcią? Na mnie niby jest jakaś opiekunka. O, bawisz się z nim świetnie, śpiewaj i baw się. Dobra, jeszcze sprawdzimy, jak tam Mikołaj. Ty idziesz dopiero tu, ale już jesteś blisko, dobra.
Maja? Wspaniale. Ale fajna ta kartka tutaj, już widzę. Później zobaczymy, jak nie zapomnę. Proszę, puść inspektora miłości, zanim stopią mu się układy. Takie przepowiednie. No dobra. Marcel? Idziecie? Jakie mają kostiumy fajne, co? Nie trzeba ich malować. W sumie Maja mogłaby się pomalować. Nie, 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 nie. Właśnie, czekajcie, bo ja mu dam, żeby on tu przyszedł. Jak wróci z tego szpitala. Został uodporniony. No tak, tylko że chyba trochę za późno, nie? Dobra, co my tutaj mamy? A tutaj nikt nie występuje. Oglądaj, ale tu nie ma nikogo. Kto tu płacze? A, tu ktoś idzie, jakaś dziewczynka. A, tu, nad jakimś grobem. Niech ktoś tutaj przyjdzie. No nie, to tylko pomnik. Szkoda. Mogłoby się coś tutaj dziać, nie? No to dobra, to chodźcie tutaj. Wejdź. Chodź, Marcel. Wejdź też tutaj. Mikołaj? I ty też chodź, wejdziesz sobie. Ciekawe. Ej, ale fajnie to wygląda. Super. O Jezu, tam jakiś duch łazi, widzicie? Mega. Idziesz, Melissa? Nie, ty miałaś tutaj wejść. O Jezu, on aż zwymiotował. O my god, to ja nie wiem, Mikołaj. Uch, hygiena. To chodź chociaż umyj ręce. Szkoda, że tutaj nie ma. A tu powinno być jeszcze takie coś z jabłkami, nie? Że się łowi jabłka, ale nie widzę tu. Chyba jest za późno. Najwyżej pójdziemy w kolejnym odcinku do tego drugiego, bo tutaj mam jeszcze taki... Łooo! Posikał się! A ty, Mikołajku? No to całkiem... O, kto, co to za dziewczynka? Przywitaj się. No, Mikołaj dzielny. Marce. A Maja? No, Maja też całkiem okej, zobaczcie. No dobra, ale ja bym chciała jeszcze sprawdzić, słuchajcie, z tymi psikusami. No to powinno chyba iść do kogoś do domu, prawda? Jest, psikus lub przysmak? Z Majką i z Marcelem, tak! I będę kończyć, bo chyba i tak mi wyjdzie za długie. A w kolejnym pójdziemy, bo tu mam jeszcze jeden taki... to miejsce na festyny i ono inaczej wygląda, to pójdziemy w kolejnym odcinku. Poczekaj, czy to będzie dłużej. No zobaczymy. No, idziecie, Mikołaj? Idziecie. Akurat są poprzebierani, także fajnie, wiecie, że tak w kostiumach sobie pójdą, biedny Marcel. Wiesz co, Marcel? Wszyscy normalnie, Maja, proszę, nawet Mikołaj, a ty? Co ty z tym masz? Mikołaj serducho ma za godzinę szlaban. No ale no przecież z rodzicami jest, no co wy? Jedziemy po cukierki. No, chodźcie. Jestem ciekawa. Gdzie ty, Maja, biegniesz? Z tej strony jest wejście? Mikołaj? Bo ten, ty jesteś tutaj najważniejsze dziecko. Gdzie ty jesteś? Idzie biedny. Nie ma tu, żeby szedł szybciej? Myślę, że tym kotom posprawdzę, co one mają w wyposażeniach. No ale to za chwilkę. Meliska? Zaraz wracamy do domu, dziecko. Tylko jeszcze zobaczymy te cukierki. No, raz, dwa, bo będzie za późno. Uwaga! Czekajcie, co? Co tam było? Choinkę nie widziałam. Ej!
Co się stało? Gdzie widzicie? Marcy, co ty masz za koszulę? Kurde, przeoczyłam tutaj to powiadomienie. Już pewnie za późno, co? Czy co? Nie, gdzie oni idą? Tu przyszli. Nie wiem, o co tu chodzi. No i koniec, no. Ej, już za późno. Szkoda. O, czekajcie, to sprawdzę przy okazji, czy nie ma jednorożca. Nie. Nie ma. No nic, słuchajcie, wracamy do domu w takim razie. Nie udało się. Może jeszcze się uda. Zobaczymy. Mikołaj, czy ty jesteś jeszcze chory? Nie tylko dom jest nawiedzony. Mikołaj, jeszcze przez jakiś czas będzie wspomniał to przerażające przeżycie. Aha, dobra, zobaczymy jak wróci. Może jeszcze mi się uda to zobaczyć. Dobra, opiekunka poszła. Dobra, Marcel, ty! Więc co, chodź tutaj. Weź sobie prysznic, przede wszystkim. U Mikołaj... Dlaczego ty Mikołaj jedziesz na rowerze? Uuu. Dobra, Maja. Nakarm. Ona jest urocza po prostu. To fajnie łapie. No już, mama idzie do ciebie. Mikołaj? Mikołaj jeszcze jedzie. Chodzicie czy co wy robicie tu? Halo? Patrz, co ty masz za koszulę taką? Czemu nie dawałam takiej koszuli? Dziwna sprawa. Muszę to sprawdzić. Bo to jakby jego ubranie na dwór? Nie wiem. O! No super, Maja. Maja, możesz mi powiedzieć, dlaczego ty się tak przebrałaś? Masakra. Marcel, idziesz się kąpać? Idź się kąpać. Maska. Masakra. Chodź. O, może teraz zrobisz ten wieczorek. Ja mam nadzieję, że to będzie dziecko lepiej. Wycinać dynię, tak, kupimy. Ale to już zrobimy w przyszłym odcinku. Jeszcze bym chciała tylko zobaczyć ten wieczorek herbaciany w końcu. Tam jest. Nie, nie, Maja, nie, 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 zaraz. Czekajcie, co ty jeszcze dziecko potrzebujesz? Higiena. Dobra, chwila. Spokojnie. Zbyt zmęczona jesteś? No to... Ty wykąpiesz, a ty... Weź użyj, no i idź spać, no bo cóż. Co tobie się dzieje, dziecko? Już idzie tatuś do ciebie. Dlaczego gdzieś słyszę dziwne dźwięki? Już idzie tata. Nie płacz. Mikołaj, a ty z tą lalką co? A, bo siostra płacze. Już tata idzie do niej, nic się nie stresuj. No, już idzie. Dobra. Nie! Ej! No gdzie ona zniknęła? No nie, nie zrobię tego, widzicie? A, jest tu. Chodź. Marcel, no chodź. No nie mogę. Weź ją, proszę. I wykąp. Coś tu... Nie, myślałam, że coś popsuła. Ja chcę to w końcu zobaczyć. No i co? Idziesz po ten soczek znowu? Idź, Marcel, ją wykąp, idź. Boże, jaki tu... Marcel, czy ty jesteś jakiś, nie wiem... Zbyt głodny. Jeden zbyt głodny. Drugi zbyt zmęczony. Pij.
I wykąpią. Proszę cię. Czekajcie, bo znowu nie zobaczę tego Mikołaja. No? O, jak się ukłonił ładnie. I to wszystko? Aha. To jeszcze ostatnią rzecz i kończę. Czekajcie. Rządź dworem królewskim. I też już cię kładę. Marcel, wziąłeś ją? W końcu. Oj, placek się popsuł. Szkoda. No? O, zobaczcie! Wow, jaka muzyka w ogóle. Super to wygląda. On ją poszedł do pracy. A bo Marcin teraz w nocy pracuje, no tak. A on jest padnięty, nie? Maja, będziesz musiała położyć meniskę. Dobra, słuchajcie, ale to ja już ich sobie ogarnę sama. A tutaj tym pięknym... O, obrazkiem. Mikołaja jako króla. Kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!